tygodniu porad obywatelskich biuro dyżuruje tak jak przez cały rok, czyli przez cały rok potrzebujące osoby mogą uzyskać bezpłatne porady u nas. Natomiast my wychodzimy bardziej na zewnątrz. Chcemy się pokazać, w związku z tym ta akcja na deptaku, gdzie rozdajemy ulotki, gadżety. Udzielamy bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w naszym biurze, zapraszamy. Także udzielamy porad na zewnątrz, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze. Najczęściej nasi klienci zgłaszają się do nas z problemami mieszkaniowymi, jeżeli chodzi o taką kategorię jak obywatel, a instytucja, ale też dużo osób, które mają problem na przykład z zadłużeniem. No to tak, oczywiście, to trzeba się dowiedzieć, a w momencie, kiedy już wiemy, no to po prostu tego spadku nie należy przyjmować. Nie udzielamy porad, które dotyczą działalności gospodarczej czy prawa podatkowego. To może szukać porady w biurze porady obywatelskiej. Tylko sobie zdrowotne. No każdy. Każdy, brawo. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują bezpłatnej pomocy prawnej.